Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku. Zagrajemy w Hexen, jestem Bruce Vandal, jak zwykle będę waszym gospodarzem. Mam przed sobą najbardziej chyba perfidną zagadkę w grze. Ja zrobię jeszcze szybki zapis, mimo że zrobiłem go w poprzednim odcinku. Ale mamy trzy wzory przejścia tej zagadki. Ja je sobie przekopiowałem już wcześniej, grając w przygotowaniu do nagrywania. Znaczy przygotowałem, no, po prostu zanim zacząłem nagrywać zagrajmy z tej gry, robiłem sobie przygotowanie do nagrywania właśnie i w tym przygotowanie do nagrywania sobie te wszystkie zagadki, które mogą być problematyczne, spisałem. Teraz tak. Tutaj. Najbardziej perfidna zagadka. Jak to działa? Mamy trzy możliwości. Jeżeli wybierzemy konkretną możliwość, musimy już iść tą drogą. Tylko że jest mały haczyk. Każda z tych trzech możliwości zawsze jest losowa, więc do końca nie wiemy, która z tych możliwości jest losowa. Żeby było śmiesznie, jeżeli się pomylimy, to opcje znowu się losują, znowu będziemy musieli losować jedną z tych trzech. Nie zawsze to będzie ta sama. Tak więc spróbujemy pierwszą lepszą z brzegu. Nie, to nie to. Może w takim razie będzie to to. Nie, to nie będzie to. W takim razie musi być to tylko już to. Ta zagadka jest naprawdę wredna. Ja sam do końca nie wiem, jak ona de facto działa, więc tutaj nie pytajcie mnie. Tu coś widzę. Wiecie co, zrobimy jeszcze inaczej. O właśnie, tu może przecież przejść. To właśnie jest sekret jakiś. No dobra, no to w takim razie jeszcze raz. Okej. Dobra, spróbujmy tak. Może chodzi o to, że trzeba każdy wariant przejść, żeby nas przepuściła gra, nie? Trzeba tutaj uważać, bo tu się otworzył właśnie. Thank you.
otworzył zapłan. O, właśnie. Zapłan, który dał nam... co? Crater of Might. I to jest dobre. Dobra, ale wróćmy do... lokacji, dobra. A teraz tak, zróbmy może to. Mam teorię na ten temat, jak prawnie przechodzi tą zagadkę. A ja nie wiem, naprawdę. Teraz już nie, bo myślałem, że najpierw że chodzi o to, żeby wybrać sobie jakiś wzór. Przejść go, a potem przejść go w lustrzanym odbiciu. Ale jeszcze po prostu teraz nie wiem. Czekajcie. Jeżeli on nas wyrzuca już na drugim etapie, no to... Spędzę chyba czasu nad tą zagadką, wiecie? Ona jest zawsze losowa. Zawsze. Zapisujemy i spróbujemy. Yeah.
Zaraz, tam było bez napisu, nie? Jasne, no. Naprawdę nie wiem, jak to przejść, tę zagadkę. Może tak. No nie, kurde mol, znowu. W tym momencie wymyślam. I mam przerysowane te odpowiedzi ze świątyni Naurosa, ale... One są okant. Rozbić. Kurde mono. No nie, kurde. Może gra wykrywa nasze strefy, co? Chociaż nie, to nie miałoby sensu. Chociaż może? Nie wiem. Jeszcze raz. Okej, okay, jeżeli gra wykrywa nasze strefy, to ja w tym momencie... Nie wiem, dobra. Moi kochani, mamy pierwszą urnę. Jeszcze przy okazji weźmiemy sobie te buty szybkości, które tutaj są. Albo ich sobie nie weźmiemy, bo po co? No dobra. Przejdźmy przez iluzoryczną ścianę.
Wszystko tak, wszystko mamy tutaj, jeśli chodzi o tą część świątyni. Jeszcze tutaj musimy zajść, konkretnie do tego miejsca. O kurde! Przejście z powrotem do naszych czasów, dzięki czemu będziemy mogli wrócić. Świątynia Nefertum. Ale zanim to zrobimy, zrobimy jeszcze jedną rzecz, mianowicie... Musimy ustawić, ustawmy, no musimy to zrobić, ustawmy na tym kole wieków konkretną konstelację, mianowicie konstelację Hippotama. Atum? Nie. Aha, o to mi chodziło. To chyba wszystko, jeśli chodzi o świątynię Nefertum i świątynię Seta. Więc wróćmy się do naszych czasów. Potrzebna laska Nefertum. No dobra, jasne. Nie ma problemu. To wróćmy się do naszych czasów i mamy tak, jedno mamy jedną urnę kanałską, mamy nieoszlifowany kamień. Zostaje nam chyba nic innego jak wrócić się do Tylko nam daje dużo many, z kolei bardzo mało zdrowia, nie wiem czy zauważyliście. Jakby spodziewała się tego, że będzie mu zużywać dużo many. No nic. Ale dobrze, mamy świątynię Nefertum zaliczoną, świątynię Pałac Faraona. Chyba tak. Pałac Faraona też po części. Została nam do eksploracji świątynia Anubisa. Podejdźmy tam. Dobra. Ja wiem, że tu jesteś, gościu. Pamiętałem cię. Robisz na końcu... Gdyż skończy się tą lokację, robisz bardzo brzydką niespodziankę, tak jak teraz.
Zginąłeś? I bardzo kurde dobrze. Dobra. Mamy niewiele. Z którego cholera jasna. Dobra. No cholera, kolumnę rozwaliłem, no! No nie wierzę, kolumnę rozwaliłem. Zabytek klasy zerowej, ja pozwolę sobie na niszczenie takich rzeczy, dobra. O, miksturki są. Okej, ale teraz uwaga, bo tutaj można iść dołem albo górą. Generalnie polecam iść górą. Polecam iść górą, bo na górze są fajniejsze rzeczy do zdobycia. O nie. Dobra. Że... O kurde wol! Nie, wróć. Ja się na to nie godzę. Daleko mnie wywali? Nie, niedaleko, dobrze. Jeszcze raz. Jeszcze raz, kurde. Jasno. Wszyscy nie żyją? Dobrze. Okej. A tu mam berło faraona. Hieroglify pytają Anubisa do... Hieroglify pytają Anubisa, jak zjednoczyć faraona z jego królewskim berłem. Są błagają Anubisa, by zjednoczyć... Mrocznego faraona z jego królewskim berłem. No okej. Okay. Tu jest wieżyczka szachowa, ja ją bardzo chętnie wezmę. Pytanie, czy uda mi się do niej doskoczyć. Udało.
pytanie, czy uda mi się. Teraz pytanie tylko, czy uda mi się przeżyć. Bo tu są. Zresztą widać na załączonym obrazku impy. Coś jeszcze? Skoro dają tak dużo many, to ja może będę do nich strzelał, co? To się wydaje słuszną koncepcją. Niemniej... Chaos Device. Bierzemy. Aha, nie mam... O, świetnie! Fajnie, nie mam tego, nie mam amunicjonę, znaczy nie mam many do broni, a ta broń mi się, znaczy, boże, nie mam zielonej many, a zielona mana mi się przyda do laski meteorytowej, bo za chwilę będzie z tego co pamiętam. Dobrze, dobra. Napijmy się z kielicha. Z krateru mocy. O nie! O nie, 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 nie. Ja na to się nie godzę. Dlaczego się na to nie godzę? Dlatego, że... Walka z bossem może mnie właśnie jedną taką urnę kosztować, a im więcej mam urn, tym większe szanse na to, że bossa pokonam. No dobra, zapiszmy i jedziemy. Że... Dziękuję. Nie wiem, co to daje, ale to też wezmę. Dobra, zapiszmy. Okej, wyszliśmy na górę, chyba jakoś tak. Coś w tym stylu. O, dzień dobry. Do widzenia. Max man życia i man. Kto by się spodziewał? Prawie Max many. Dobra. Kraty tutaj, nie? Za które nie przejdziemy. Ale tutaj mamy taką podpowiedź, że ten gościu przechodzi przez ścianę i to nie jest błąd graficzny. Haha! To jest wskazówka, podpowiedź, że tu jest przejście. I znowu podobna wskazówka, podobny odcisk krwawy dłoni, że można tutaj coś sobie przesunąć. O kurde! Zwierzątko, nie.
Okej, tu mamy znowu. Tu da się to przesuwać? Tak, to się da. Dobra, to jest ta ściana, no tak, wspomniałem. Okej. A, no tak, bo to jest to. No to jest to miejsce, w którym. Byliśmy poprzednio, nie? Można było pójść na górę, można było pójść na dół, braliśmy drogę na górę. A teraz pójdziemy drogą dolną. Teraz prawo, lewo. Najpierw może pójdźmy w lewo. A w prawo. Zresztą, bo widać. Jest teoretyczna ślepa uliczka. A nie do końca. Ale o tym za chwilę. Weźmy też sobie na dobry początek naszej drogi miksturki many. Znaczy zdrowia, przepraszam, zdrowia. O, szlak. To w górę. Jesteśmy z powrotem w miejscu startu. No dobra, czyli w takim razie idziemy tutaj. Trzeba sobie wskoczyć. Tak, już pamiętam to miejsce. To miejsce zrobił sobie pod koniec, na koniec odcinka, wiecie? Cholera jasna! Kocham i nie lubię jednocześnie tych anubisowych wrogów. Dobra. Tych anubisowych kapłanów. Oko węża zawiera klucz. No dobrze, potrzebujemy oko węża. Prawdopodobnie jakiś kamień. Chodźmy może tu. Okej. A! No tak, wrzuciliśmy. Kurde! Jeszcze raz. Ale kurde. Dobra, na szybko. Szybko pokonałem tych anubisowych kapłanów. Kurde mol. Dobra, wiecie co? W następnym odcinku. Jeszcze otwórzmy sobie. Ała.
następnym odcinku, tylko otwórzmy sobie jeszcze tutaj tą przejście. Dobra, w następnym odcinku, moi drodzy, rozwikłamy zagadkę oka węża. Tak więc, mówił z Wandelf, to było Heksen następnego odcinka. Na razie, cześć.